Zaczynamy. Zwiad płaskiego obszaru. Pojedziemy sobie na przełaj do pierwszej wieży obserwacyjnej. Miałem poważne problemy z wywrotnością tego samochodu. Nie powiedziałbyś, prawda? Bo niezależne zawieszenie raczej powinno trzymać ten samochód w pionie. Przynajmniej na pewno nie na boku, ani nie na dachu. A tu jest tak. No, te rosyjskie maszyny biją na głowę. Nie mówię nawet o Tatarinie. Ale te takie zwiadowcze pokroju tego samochodu biją na głowę. To auto. Stary. Na pewno trzeba się wykazać jakimiś umiejętnościami, żeby go opanować. No to w sumie z drugiej strony rosyjskie maszyny są łatwiejsze w pokonywaniu terenów. No, w końcu. No, jechaliśmy trudnym terenem, tak. Tak robię, no bo taki był opis tego zawieszenia, że to jest wszędoraz, więc nawet jakiegoś krzaka wziąłem ze sobą, o. Więc jeśli jest to wszędoraz, no to wszędzie mam włazić. No i tak robię, jadę na przełaj i tyle. Po drodze się nawet głupio jedzie, bo te opony nie są dobre do tego. Tu powinien być, o. Okej, okay. Tam widzę, że jakaś fabryka jest albo coś takiego. Przed nami. Nie wiem właśnie, czy wziąłem dobre opony, wiesz? Bo te chyba błotne nie są aż takie świetne na skały. I w miejscach, gdzie są, drogi takie bardziej ubite jak tutaj. Nie, albo gdzieś tam coś twardszego jest. Więc fajnie byłoby może wymienić opony na jakieś uniwersalne, jak myślicie? Może terenowe bardziej, co? I spróbować to zawieszenie może podwyższone. Okej. I jak? Mamy jakieś tutaj zadania? Może... Nie no, chyba powinno być tu ulepszenie do tego samochodu, które ulepsza silnik. Mocy mi raczej nie brakuje. Brakuje mi tego... O kurde, ale sporo to odkryło, trzeba przyznać. Mamy Tamę, przypomina mi się Michigan. Zresztą Tama wygląda podobnie. Nie no, tamta była podobna. Jak teraz patrzę. Podano do stołu. Widzę, że tutaj jest Scout 800. Tutaj mamy jakiś wyścig. Rurociągi, jakieś zadanie. Okej, okay. Czyli głównie nam się zadania tutaj odblokowały. A popatrzmy. O kurde, patrz ile tu terenu jeszcze jest. Więc tu na pewno będzie modyfikacja, ale już mam Jara tu podprowadzonego, który może zrobić nam skan. No i co, teraz będzie trzeba chyba zjechać do Tamy. Właśnie, na ten moment nie wiadomo gdzie jechać. Tu widzę, że jest jakaś odnoga, więc skierowałbym się w to miejsce bardziej. I oczywiście jedziemy na przełaj, no bo mamy wszędołaz. Więc tak, wykorzystujemy jego wspaniałe zdolności terenowe. Dobra. Cyk, cyk. Cyk. A zjedźmy tym wąwozem, nazwijmy to. No, chyba trochę skrzynię biegów uszkodziłem przez to, że za dużo tej blokady używałem. Chociaż... Nie no, skrzynia w sumie mogłaby oberwać. Dyferencjały też chyba. Ale skrzynia... jakiegoś za dużego momentu zwrotnego, jeśli coś takiego jest. Wiesz, chodzi mi o to, że jakby były za mocno przyblokowane koła na jakiejś twardej nawierzchni, to faktycznie ta skrzynia mogłaby gdzieś tam obrywać, nie? Jakby te dyferencjały podawały jeszcze jakiś tam swój dodatkowy moment, czy coś takiego. A ten wał i nie wiem, jak to działa dokładnie. Ale możliwe, że same, może są brane pod uwagę takie ogólne uszkodzenia układu przełożenia, czyli dyferencjały plus skrzynia biegów i to jest zawarte w jednym. A może po prostu twórcy zrobili to tak i tyle, sami nie wiedzą jak to działa. Nie no, muszą wiedzieć, no zrobili już taką fizykę. Raczej powinni to ogarniać. Cyk.
No jadę na pałę, no nie ma co ukrywać, tak? Nie oszczędzam tego samochodu, nie szukam jakiejś drogi takiej ładnej. Jadę na pałę. Czy to się skończy dobrze, czy źle, nie wiem. Ale tutaj nie był aż taki duży drop, żeby sobie ten samochód z tym nie poradził. Najwyżej zrobi przewrotkę w przód i potem znowu na koła spadnie. Cyk i na koła. No nie, nie tym razem. Nie. W sumie dobrze, że nie wziąłem tego koła zapasowego. Chociaż nie przeszkadzałoby chyba aż tak bardzo. No i teraz mamy sporo jazdy asfaltem. Zobacz, jak samochód wygląda. Przekoszony. Mamy jeszcze zbiorniki na dachu. Ja myślę, że te dodatkowe rzeczy, które mamy na dachu, one sprawiają, że ten samochód jest taki mocniej wywrotny. Że jakbyśmy tego nie mieli... No ale wiesz, to jest samochód zwiadowczy. Jak jedziemy gdzieś na zwiad, to liczymy na to, że no... będziemy mieli duży zasięg, prawda? A co za tym idzie? No potrzebujemy wziąć dodatkowe zbiorniki czy części naprawcze, żeby się gdzieś tam po drodze naprawić. To jest normalne. I dlaczego mamy pusty bagażnik na przykład, nie? Ja wiem dlaczego, no tu chodzi o to, żeby zbalansować jakoś grę. No bo jakbyśmy mieli wszystkie, tak jak w tych modach mamy, że samochody mają koła wielkości tego samochodu, i ludzie robią sobie tak dostawy i moim zdaniem to jest bez sensu, bo wtedy nie ma żadnego wyzwania w tym i gra się dużo szybciej nudzi. No już to przerabiałem w Madrunnerze, tak? Nie chciało mi się nawet przechodzić tam wszystkich mapek, bo pierwsze co robiłem to używałem jakichś tam modów do robienia tego wszystkiego. I ja finalnie tej gry nie przeszedłem, w czym ona była taka bardziej monotonna niż SnowRunner. Tak, jest to możliwe. Nie było zbyt dużo do roboty i te zadania były takie na jeden gwizdek, prawda? A tutaj jednak jest dużo więcej mechaniki, jest to wszystko bardziej zróżnicowane, więc to jest duży plus. No ale... O! Możemy zajechać, zobaczyć. Może będzie coś ciekawego dla mnie. Widzę, że jest tu sporo różnych materiałów, które może będziemy mogli zabrać. Jest chyba stacja paliw. O, okej. Okay. To powiem ci, że paliwa nie brakuje. Ciekawe, czy będzie sklep z przyczepami gdzieś tutaj na tym płaskim obszarze. Loading area, czyli tu mamy jakiś magazyn. Zobaczmy, jakie ładne te budynki. Co, namioty? Cement mamy. Okej, okay, to fajnie, bo możemy też sobie ten cement wytwarzać. A tutaj możemy sobie go zabierać i chyba tam nie było ograniczenia, co? No i tu mamy... już właściwie nic. Zdaje się, że jesteśmy na jakiejś wyspie albo coś. A tu widzę, że jest jakiś sztuczny kanał. Nie? Mamy kolejny most. Ciekawe, czy będzie naprawiony. No i tu mamy wieżę obserwacyjną. Właśnie teraz nie wiem, czy jestem na wyspie i czy będę mógł sobie przejechać do tej wieży obserwacyjnej, czy tutaj ten akwen będzie jakoś tak zawracał i nie będę mógł tego zrobić. Tu jest tama, więc tutaj powinna być woda dużo wyżej. Ciekawe. Czy dam radę tą drogą gdzieś dojechać? Jak ta droga wygląda? No, przejadę się, to jest tylko asfalt, więc coś tam zawsze odkryjemy. A, to jest chłodnia, widzę, po lewej stronie ogromna. I tam widziałem też most był. Aha, okej, okay, rozumiem, czyli to jest sztuczny zbiornik, który odprowadza gorącą wodę z chłodni i możemy sobie raczej tu normalnie przejechać. Raczej powinniśmy dać radę to zrobić. Ogromne chłodnie, co? Tak, to zajebiście. Okej, okay, myślałem, że... A tamten most jest w ogóle, to nie jest most, jakby. To chyba takie, że tak powiem, molo. Zobaczmy. O, odkryło mi się sporo terenu, także już wiadomo, że... Wiecie co? Zobaczmy ten obszar tutaj elektrowni. To jest też ciekawe, bo... jak jesteśmy sobie na strefie reaktywnej, to widzimy te ogromne chłodnie tak jakby daleko, nie, jak się patrzymy tam w jedno miejsce, to widzimy te ogromne chłodnie. No i faktycznie są spore. Ciekawe jest to, że możemy sobie na drugim obszarze do nich faktycznie podjechać. Daje to taką ciekawą iluzję, że faktycznie jesteśmy w takim, wiesz, świecie prawdziwym. Fajnie. Tu jest jakieś zadanie poboczne chyba, nie?
Tak, SOS, przez kiepski sygnał mamy problem z używaniem sprzętu elektronicznego. Pomożesz nam naprawić wieżę komunikacyjną? Może tak, zastanowię się. Wiecie, co jest najbardziej denerwujące? Że czasami na tych obszarach są takie misje typowo zwiadowcze, ale jak robisz zwiad, to czasami nie masz do nich dostępu. Ja już widzę stąd wieżę obserwacyjną tak w ogóle. Nie, i czasami po prostu masz takie zadanie, dojedź tam, zbadaj coś tam takiego, nie? I musimy tylko pozaliczać jakieś konkretne checkpointy. I to się doskonale nadaje do pojazdów zwiadowczych, ale wiesz, no na ten moment nie wiem, która to jest misja. Możemy sobie zerknąć, tak? Ale jeszcze i tak wszystkich nie mam odblokowanych. Tutaj mamy jakieś zadanie, tutaj mam ten wyścig, okej. Ale czy będzie coś na przykład przeładunek? Chyba widziałem na tej pierwszej mapie, że coś takiego jest. Czasami są to jakieś takie miejsca geodez. O, na przykład tutaj mamy coś takiego, nie? I tutaj mamy... Aha, bo to jest do wibratora sejsmicznego. No i na ten moment nie wiem, które są takie typowo zwiadowcze misje. Tutaj mamy... Rom na wschód? Okej. Okay. Fajnie, że mi się to odblokowało. Zajebiście. Dobra, kontynuujemy. Sprawdzamy miejsce chłodni. Tak się teraz zastanawiam, dlaczego te chłodnie nie są bliżej reaktora? Może to jest jakoś połączone ze sobą? Nie mam pojęcia. Tutaj pewnie będziemy musieli coś tam ponaprawiać, no ale nic, jedziemy sobie dalej. Tak w ogóle często bywałem koło takich chłodni w rzeczywistości i to nie jest tak, że te chłodnie są tylko i wyłącznie przy reaktorach atomowych. Normalnie przy zwykłych elektrowniach też są do chłodzenia wody, a wodą chłodzi się po prostu generatory prądu. I tutaj na dole jest zajebiście zimno, jak jesteś blisko tej chłodni. Nie tak, że od razu zamarzasz, ale tak na przykład jak jest lato, jest dookoła 30 stopni i jak podejdziesz sobie tutaj bliżej, to jest zimno. Jest taki lekki wiaterek. Dlatego, że kształt tej wieży nie jest przypadkowy, po prostu tutaj na dole jest ciepłe powietrze i ono jest zaciągane, no po prostu ciepłe powietrze idzie do góry, więc automatycznie tu od dołu jest zasysane zimne i to tak cały czas krąży, no tak to działa. Nie? No. Chyba dobrze powiedziałem, bo to na tym polega. I ponieważ jest ten kształt wieży taki, jaki tutaj jest, no to powstaje taki większy ciąg tego powietrza. I dzięki temu powstaje taki prąd powietrzny. I tak działa chłodnia. Ludzie jak widzą z daleka, że tam z góry się wydostaje jakiś taki biały, toksyczny dym radioaktywny, to myślą, że to jest z elektrowni atomowej, no, zabije, a to jest para wodna po prostu. No i tyle. Nic. Nieważne, no chyba o tym mówiłem kiedyś. Fajnie wygląda to tutaj na mapie w ogóle, te kominy, chłodnie. Teraz pojedziemy sobie, może skręcimy tu w lewo. Też widzę, że ta droga też tutaj gdzieś będzie skręcać. Ciężko zgadnąć na ten moment. Ale czekaj, my mamy zawieszenie wszędołaz. No to przecież tam podjedziemy, czy nie? Wiesz, obserwacyjna powinna być wyżej. Dlatego widzę, że tutaj ta droga, którą jedziemy, prowadzi nieco wyżej, więc powinniśmy się raczej nią kierować. Okej. O, radzi sobie chłop. Chyba musimy użyć zawieszenia wszędołaza i pojechać na przełaj. Tak. Zaznaczyłem sobie checkpointem po prostu to miejsce i chyba trochę źle pojechałem, nie? Mogłem tą drugą drogę jednak wybrać, to byśmy byli już bliżej wieży może. Ale tu chyba też jest całkiem ładny dojazd. Raczej nie powinno być niespodzianek. Okej. 60 metrów. Nie, tutaj jest, widzę, że też jakaś normalna droga. Może nawet to jest dobre miejsce. I tu widzę, że kolejny wyścig. Okej, czyli wybrałem chyba dobry podjazd.
Zobaczmy. A, w ogóle jest to całkiem płasko. Okej, okay, mamy wieżę obserwacyjną. Ładny widok na tą... na te chłodnie, ale dziwne, nie? Że tutaj nie ma bliżej tego reaktora. Może tak się to robi. O, odkryto lokalizację modyfikacji. Pewnie jest w jakimś zajebiście trudnym miejscu. Oczywiście, że tak. Jakaś wyspa, musimy tam pojechać. Może silnik kompletnie zmieni charakterystykę tego samochodu. Wiesz co, ja muszę wywalić to zawieszenie wszędołaza. O, są dwie modyfikacje. To nie są żarty. Czy ja byłem w pobliżu tej modyfikacji? Nie. Przyjechałem stąd, więc mamy dwa mody. No i będziemy musieli się przesiąść do Yara za moment i zbadać resztę terenu. A gdzie on jest? A, tu jest brama, tu jest Yar. To możemy zgarnąć Yarem tą część, bo będziemy chyba w pobliżu. Nie wiem, czy ma dość paliwa. No i zrobimy skan gdzieś tutaj. Chociaż nie widzę tu żadnej drogi w tym miejscu, zobaczcie. A tu mamy rozwalone. O, i tu też rozwalone. To ciekawe, czyli tu będzie coś interesującego, przeczuwam. A może nie? Yarem mogę się dostać gdzieś w to miejsce, nie? Jakbyśmy tu zrobili skan, może byśmy się dowiedzieli czegoś więcej. No, ciężka sprawa. O, a co ty tu robisz? Dzień dobry. To wygląda jak Western Star. O, jest garaż! O, ciul złoty! Nie wiedziałem, że tu są dwa garaże. Wow, to bardzo ładnie. A możemy się do niego już przesiąść, bo... Nie, nie odkryto garażu. Okej, muszę tam najpierw zajechać. Nie ma problemu, nawet lepiej. Te dwie modyfikacje, tak? No dobra. No to najpierw dojedźmy sobie na tej... do tej na wyspie, bo jest bliżej dla mojego samochodu. No a resztę to już chyba zrobi Yarem te skany, co? Wyobraźcie sobie, gdyby Tatarin miał jeszcze hak holodniczy. I wjeżdżamy na wyspę. Czarodzieju. Okej. No, tu będzie trzeba poćwiczyć na pewno. Ciężki temat. I tu widzę drogę po prawej, po lewej stronie. W prawej w sumie też by była, ale to nie jest ekspedycyjne, tam nie damy sobie rady tak fajnie po skałach. I teraz tutaj do góry gdzieś. Właściwie na tej wyspie możemy zostawić ten samochód. Bo nie wiem, czy chcę robić dalej nim zwiad, powiem szczerze. Nie jest dobrze, człowieku. Fajne auto, mi się podoba z wyglądu. Może popróbuję jeszcze innych modyfikacji, jak na przykład tego zawieszenia podwyższonego zamiast wszędołaz. Może będzie lepiej. O, odblokowaliśmy tak na marginesie silnik do niego, ten najmocniejszy. Może on coś tam zrobi w tym samochodzie lepszego. Mocy wydaje mi się, że jest dość. Ale jednak to sterowanie... No, spodziewałem się czegoś więcej po tym zawieszeniu, na pewno. Dobra, przenoszę się do Yara. Yarem musimy pojechać po modyfikację. Ile mamy? Mamy połowę zbiornika, mamy trochę kanistrów. A czy radar ma jeszcze jakieś paliwo? Czekaj. Radar jest pełny prawie. Okej, no to w takim razie można jechać na spokojnie raczej. Tu widzę, że jakiś domek jest. Tak, jedziemy w offroady i jedziemy po modyfikację kolejną. Właściwie możemy sprawdzić, czy to będzie ostatnia. Tak, to będzie ostatnia modyfikacja. Karolina Północna, 6 na 7 modyfikacji. O, jeszcze jedna wieża obserwacyjna mi gdzieś została do odkrycia. Ciekawe, czy to będzie gdzieś tutaj? Wiesz co, tu nie widzę, ale dziwnie. No, ciekawe gdzie, pominąłem, bo już pozostałe obszary mam odhaczone. Tutaj wieży nie widzę, może muszę jakąś naprawić i dopiero wtedy się odblokuje? Yara też już mam ulepszonego. Tutaj mamy, moi drodzy, najmocniejsze modyfikacje do niego, które odkryłem na Tajmirze. Strasznie cieszę się, że Tajmir jest już zaliczony. Znaczy cieszę się i nie cieszę, bo dobrze się tam bawiłem, ale brakowało mi strasznie tych wszystkich modyfikacji ciężarówek rosyjskich. One są przepotężne. No i właśnie ten Yar zawsze był taki wolny i nie brałem go... Mało kiedy go brałem. Brałem go, jak potrzebowałem po prostu zrobić coś na pewniaka. Nie, ale tak, żeby gdzieś tam szybciej dojechać, no to nie, to się innego zwiadowcę wybierało zawsze.
jaka fajna droga. Jaki zachód. Fajnie tu jest. O, dojechaliśmy do tego domu. Tu będzie ładny widok. Tylko teraz tak jadę sobie i jadę i zastanawiam się, gdzie ta ostatnia wieża mogłaby być. Czego jeszcze nie odkryłem? To bym chciał, wiesz, ten zwiad po prostu zrobić na 100%. Dobrze, że możemy sobie podejrzeć w profilu, nie? Co jeszcze mamy do odkrycia, a co powinniśmy jeszcze odkryć? Bo tak to bym nie wiedział nawet, że nie mam tej wieży ogarniętej. Tutaj mamy coś takiego. Ja całkiem sporo pali, bo tak do 10 litrów dochodzi. 9,5 tak normalnie, a tak czasami szarpnie do tych 10. Odłączamy i zajeżdżamy do naszej modyfikacji. Ciekawe, co to będzie, czy do FEMA, czy dalej do MTB? Tak się zastanawiam. Zobaczmy. Chyba do FEMA. Odłączamy brak. Zobacz pojazdy. O! Ha, okej. Okay. Czyli teraz będę miał tam blokadę dyferencjału. No tak, strasznie mi tego brakowało. Ciekawe. Moi drodzy, ja was zapraszam na kolejny odcinek ze SnowRunner z Karoliny Północnej. Trzymajcie się, na razie. Cześć.